Z nami jest Paweł Trybson, Trybała, po niezwykle emocjonującej walce i niezwykle zaskakującym zakończeniu. Jak w ogóle oceniasz tę sytuację i akcję kończącą, czyli urwane ucho? Powiem szczerze, że nie trenowałem tego wcześniej. Myślę, że z tego względu, że Mike Tyson walczy właśnie też dzisiejszej nocy, jakoś przekazał mi swoją moc i poszło to na szczęście ta moc do mojej ręki, a nie do zębów, żebym go ugryzł. No jestem w szoku, co się tam wydarzyło z tym uchem. No cieszę się, że wyszedłem zwycięsko z tej walki. Rzeczywiście no jest taki niesmaczek, bo to jest jakby tam przez kontuzję przerwana walka. Dlatego myślę, że jestem w stanie dać rewanż Borowskiemu, chociaż jego zachowanie nie bardzo sportowe. Za to zachowanie nie powinienem mu dawać tej szansy, ale nie jestem tchórzem, nie uciekam od żadnej walki i chętnie pokażę mu jeszcze raz, że to jestem lepszy, że to nie był przypadek. No jestem troszkę na siebie zły, bo trener mówił, że mam się nie wdawać w bójkę, gdzieś tam ten konflikt prawdziwy, te emocje gdzieś tam podgrzały mnie. Nie potrafiłem zachować do samego końca takiej chłodnej, zimnej głowy. Miałem się jakby nie wdawać w taką mocną bójkę z nim, a zrobiłem to. No, lubię się też bić, lubię wchodzić w wymiany, ale trener zdecydowanie mi odradzał takiego game planu w pierwszej rundzie. Gdzieś tam no, chciałem go trafić za wszelką cenę na początku i się trochę spiąłem przez to wszystko, ale no, ważne, że kolejne zwycięstwo i to jest najważniejsze. No właśnie ten ładunek emocjonalny był niezwykle duży, było widać to po wczorajszym ważeniu. Powiedz nam, jak ty przygotowywałeś się mentalnie do tej walki z trenerem i jak właśnie chciałeś doprowadzić do tego, żeby ta głowa była mimo wszystko chłodna i taka, żebyś się słuchał planu po prostu. Wiesz co, no próbowałem, wiesz, na sparingach wiele sparowałem, dużo sparingów było za mną. Gdzieś tam na sparingach ta atmosfera jest inna, do kolegów, których szanujesz, których lubisz, no, nie ma takiego spięcia, jest więcej tego luzu, więcej można było akcji przetrenować, zaszachować. No tutaj nie potrafiłem zachować tej zimnej krwi. No nie wiem, no, muszę też, może nie wiem, rok czasu też nie walczyłem, może to też ten konflikt też podgrzał to wszystko. No, no trzeba trenować dalej. I piąć się dalej wyżej. No. Co się stało na początku walki, bo wyprowadziłeś kopnięcie, od razu spojrzałeś na nogę i to był taki moment, kiedy wszyscy się zastanawiali, co stanie się za chwilę. Kurde, no miałem gdzieś sporo różnych kontuzji ze swoimi kolanami. W pewnym momencie poczułem, że kolano mi uciekło, noga mi ujechała i bardzo się wystraszyłem. Myślałem, że mam kolano z boku, dlatego spojrzałem na swoją nogę, ale widzę, że kolano było na miejscu. Więc no, powiedziałem sobie od razu, nic się nie dzieje, Paweł, walczysz dalej. No i walczyłem dalej. Czy odczułeś może jakoś mocniej któryś z ciosów twojego przeciwnika? Wiesz co, no, jakoś niezbyt mocno. Jest silnym zawodnikiem, tak, i twardym, bo sporo moich ciosów też doszło do jego brody, do jego szczęki. Z tego jeszcze się dobrze orientuję i stał na tych nogach. No jego ciosy też jakby nie poczułem, jakby, że były bardzo mocne, bo jednak nie zachwiałem się, nie upadłem gdzieś po jego ciosach, chociaż sporo doszło do mojej głowy. No tyle. Dzisiaj catchweight, a docelowo w jakiej kategorii wagowej będziesz toczył swoje boje? O właśnie, jeżeli, przepraszam, mówimy o rewanżu, to teraz na moich warunkach i w 93 kg. Zawodnicy po walce, nawet jeśli są skonfliktowani, zazwyczaj okazują sobie szacunek. Czy ty miałeś okazję zamienić jakieś słowo z Łukaszem Borowskim? Czy nie? Ja chciałem mu okazać szacunek, chciałem mu przybić pionę po walce, ale od razu zaczął mnie wyzywać, obrażać, więc no, nie było sensu. Jak ty podchodzisz w ogóle do swojej przyszłości teraz, bo nazwisko masz wyrobione, ta gala też była budowana w ten sposób, że jednak macie konflikt i trochę tak pod ten konflikt była budowana. Czy ty jesteś gotowy na to, żeby odrzucić te walki pod konflikty, może jakieś tam friki, przejść na taką stronę typowo sportową, odejść od tych mediów nieco? Ja bym wolał toczyć sportowe pojedynki bez złej krwi, taki jaki na przykład był mój, bardzo miło wspominam, pojedynek z Damianem Kostrzewą. To był chłopak, sportowiec z krwi i kości, kulturalny zawodnik, prezentował swoją osobą godny poziom prawdziwego zawodnika z klasą i ja w tym pojedynku z nim również okazałem wielki szacunek. Przywitaliśmy się na początku, na końcu, przed walką, po walce, w trakcie, do dzisiaj utrzymujemy kontakt, gdzieś tam śledzimy się wzajemnie na naszych mediach społecznościowych, z jego menadżerem też mam jakiś tam kontakt. rozmawiam i no tak powinni się zachowywać sportowcy. To, co robimy, jest sport, a niektórzy zawodnicy, tacy jak Łukasz Borowski, zachowują się jak łobuz z ulicy, a nie jak prawdziwi sportowcy i właśnie przez takich borkowskich ten sport traci troszeczkę na godności, na tym aspekcie sportowym i wielu ludzi kojarzy później takie MMA z takimi incydentami, z takimi, mówią, że to sami idioci gdzieś tam, popaprańcy walczą, a tak nie jest, bandziory, łobuzy, a to jest piękny sport i powinniśmy właśnie zachować się jak sportowcy, a nie jak jakieś łajdaki z ulicy. No. Dzisiaj trener Mirosław Ochniński 2-0, świetne kolejne walki, kolejne bardzo dobre rady. Powiedz nam właśnie, jak ogólnie obóz przygotowawczy też przebiegł, kto Cię dociążał i było widać fajne ruchy w stójce, dużo ruszania się na boki. Podejrzewam, że tutaj szlify kolegi z UFC. Dokładnie, dobrze powiedziałeś mu. Nasz polski Mike Tyson, czyli Michał Oleksiejczuk, naprawdę oddał mi serce w tych przygotowaniach, za co jestem mu bardzo serdecznie wdzięczny. No, nie jestem w stanie wyrazić słowami, jak bardzo mu dziękuję za to. Jego pomoc naprawdę była dla mnie największym skarbem w tych przygotowaniach. Poświęcił kupę czasu na to, żeby przed treningiem, po treningu gdzieś tam tarczować mnie, uczyć tych ruchów. Dużo mnie nauczył, jednak no, nie pokazałem jeszcze w 100% tego, co nam wychodziło na sparingach, tego, co wychodziło nam podczas przygotowywań. Stres, napięcie, ta zła atmosfera gdzieś zrobiły swoje, ale no, sporo na pewno już wniosłem w tę walkę z tego, co mnie uczył. Jego obecność dzisiaj w szatni też była dla mnie bezcenna. Zachował się jak prawdziwy przyjaciel, pomagał mi w każdym aspekcie od początku do końca i dzięki niemu byłem spokojniejszy. Jak nie rewanż z Borowskim, to kto następny? Masz może na oku jakiegoś przeciwnika, z którym za wszelką cenę chciałbyś się w najbliższym czasie zmierzyć? Nie wiem, nie myślę o tym, co się wydarzy. Nie, chcę odpocząć dzisiaj, nie chcę rozmyślać w przyszłość. To jaki plan na odpoczynek? Kurde, no dzisiaj zostajemy w hotelu, także odpoczywamy tutaj. Później jedziemy na kilka dni do teściów, też odpocząć, tam zostawiłem swoje córeczki. Chcę się zrelaksować, odpocząć od codzienności. No i za kilka dni wracam znowu gdzieś tam do treningów, ale do troszkę mniejszego tempa, bo jakieś 8,5 miesiąca zapierdzielam naprawdę na dużych obrotach. Przygotowałem się na lipiec, później te terminy się przesuwały. Zacząłem też współpracę z Łukaszem Bortem, trener motoryki, który też kawał serca włożył w przygotowania swojego czasu, za co też mu bardzo dziękuję. Też uważam, że wskoczyłem na jakiś tam level wyżej dzięki niemu. No i oczywiście bezcenny łowca skór, trener Mirosław Ochniński, który zawsze czuwa nad wszystkim od końca do początku. Konsultuje z wszystkimi trenerami, jaki jest postęp mojego rozwoju. Także nie pozwala, żeby się coś wymykało spod jego kontroli. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dziękuję Wam wszystkim, pozdrawiam i do zobaczenia.